Cześć Boże! Z wielką radością serca zgromadzimy się dziś w naszej świątyni, by wyśpiewać chwałę nowonarodzonemu Panu. Witam wszystkich Was bardzo serdecznie, miłośników muzyki, ale przede wszystkim ludzi wiary, którzy dziś są tu z nami w Kościele, by tak jak trzej królowie ze wschodu oddać pokłon Dzieciątku. Z radością witam wykonawców, tych najmłodszych z przedszkola, dzieci i młodzież szkolną, studentów oraz dorosłych, którzy formują się w wielu grupach muzykujących dla naszej parafii. Już za chwilę usłyszymy nasze najmłodsze dzieci, które zaśpiewają pastorałki Grajmy Panu i Największy Gazda. Zapraszamy. Kilka lat temu widziałem w telewizji koncert. Został nagrany na Jasnej Górze. Pamiętam, że te kolędy śpiewała grupa Golec Orkiestra. I patrząc na ten koncert sobie pomyślałem, no klasa, klasa. To wykonanie, te efekty świetlne, no coś pięknego. Tak sobie pomyślałem, być na takim koncercie, no to jest coś. To jest coś. Moi drodzy, nie przypuszczałem wtedy, że będę mógł na żywo coś równie pięknego przeżyć i zobaczyć. Myślę, że podzielacie moje zdanie, moi drodzy, że byliśmy świadkami nieprawdopodobnie pięknej uczty, śpiewu, talentów, czegoś, co zostaje w sercu. Moi drodzy, chcę się przyznać do jednego uczucia, które bardzo mocno mnie dotknęło dzisiaj. Ja jestem dumny, moi drodzy. Ja jestem bardzo dumny, że w naszej parafii mamy takich artystów. I to dzieci, młodzież i nasz wspaniały chór Gloria. Jestem, moi drodzy, niezwykle przejęty, wdzięczny i chcę z całego serca Wam podziękować, kochani, za coś tak pięknego, tak niesamowitego. Każda i każdy z Was, od najmłodszego dzieciątka do osób dorosłych, chciałem gorąco Wam podziękować za to, na co nas zaprosiliście. Pozwólcie, moi drodzy, ja wiem, że teraz może powinienem każdego wywołać, ale myślę, że wiecie, że to nie o to chyba chodzi, bo każdy z Was jest tak samo piękny, ważny i dał pokaz czegoś bardzo pięknego.